Kochani moi, przede mną paczka, którą otrzymałem od widza. Widza. Kurde, ja już nie wiem, bo mi to raz kobita wysyła, raz mi to jakiś chłop wysyła, ale to, co tutaj trzymam, to są do retro granka, do nagrywania i do streamów rzeczy, które podesłał mi widz właśnie na maila i mówi: zobacz, chcesz? Ja mówię: biorę. Uwaga, pokażę wam teraz, co ładnie zapakowane w ogóle. Proszę państwa, kiedy Ubisoft jeszcze robił gry. Prince of Persia, Piaski Czasu, moi drodzy. Warrior Within, 2 Trony. Taką giereczkę do retro kolekcji. O. Trylogia. Prince of Persia, Piaski Czasu, Warrior Within i 2 Trony. Polskie wydanie, 3 gry w jednym. Piękne. Ekskluzywny. Ubisoft Exclusive, moi drodzy. Exclusive. Uwaga, drugi tytuł. Jestem wzruszony. Age of Empires, edycja kolekcjonerska. Moi drodzy. Kolekcjonerska patch.pl. Edycja klasyki. Kompletne wydanie naszej najlepszej serii, moi drodzy. Ja muszę zobaczyć, co dokładnie jest w środku. Co nowego? 13 nowych cywilizacji, nowe jednostki, nowe budowle. Dobra, poczekaj. Jak to działa? Że to jest... Czekaj, czyli to jest 1, 2? Ile tu jest gier? Bo ja już sam nie wiem w tej edycji kolekcjonerskiej. Muszę zobaczyć. A, Age of Empires edycja kolekcjonerska to 4 gry w jednym. Age of Empires 1 z dodatkiem Rise of Rome oraz Age of Empires 2 wraz z dodatkiem The Conquerors. Piękna gra. O Boże, widzowie! Tego musimy zrobić materiał. Patrzcie to! Toon Car. Ilu z was grało w tą grę? O, ja nie wiedziałem, że to na płycie. A, bo tu jest Toon Car, nie tylko pełna wersja. Pasjonująca gra dla całej rodziny. Toon Car to zabawne wyścigi samochodzików rozgrywające się w różnych miejscach wszechświata. Nie brakuje na nich przeszkód oraz żądnych zwycięstwa rywali. Bądź czujny, bo przeciwnicy są równie szybcy jak ty, a co więcej, nie wiedzą nic o zasadach fair play. Jedno jest pewne, musisz dojechać na metę jako pierwszy. Tak to wygląda. Okej, i to nie koniec, moi drodzy, to nie koniec. To jeszcze nie... Oj. Moment. O kurde! Big box prawie, pudełko głupki z kosmosu. 5 kosmitów o łącznym ilorazie inteligencji równym wadze wyschniętego rodzynka, rozbity latający talerz i cała masa problemów. Pomóż Etno i jego kosmicznym kumplom, Budowi i Georgiogusowi, Stereo i Candy, w ich karkołomnej ucieczce ze szponów i spod skalpela złowieszczego doktora Sakarina i Boloka. Pokażcie. To ma 4 dyski? Dysk pierwszy. Dysk drugi. Dysk trzeci. Dysk czwarty. Co ty nie powiesz? Cieszę się, że jesteś. Ubisoft i wydawnictwo Lem. Killer Stealer jest szefem od 29 miesięcy. Siemanko i pozdrawiam, miłego dnia, boom. Oho. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, miłego dnia, boom. Gra w polskiej wersji językowej. 4 płyty CD-ROM. Uwaga. Dziękuję od Killer Stealer. O kurde, widzowie. To jest gra, której nigdy nie grałem, ale zainteresowała mnie, bo pracował tutaj Square Enix. Jest to na PlayStation 2. Drakengard. To jest akurat francuskie pudełko, ale gra jest w angielskiej wersji językowej. Drakengard. Pokażcie. Ja nie kojarzę tego, ale widzę, że się podniecili tutaj na czacie niektórzy. Że to jest protoplasta Nier? Nier? Niera? Takie postaci tam są. Wygląda jak RPG jakiś. Smoki są, postać. Skille, leveluje się. A? Zobaczymy. Moi drodzy, no nie, ja muszę... I proszę państwa! Heroes Might and Magic Gold 2. Takie coś. O kurwa, aż wypadło. Płyty są 3DO. 3DO, Heroes. Płyty tak wyglądają. CD Projekt wtedy to tłumaczył i wydawał. I jeszcze Świat Magii i Miecza, darmowy dodatek zawierający dokumentację do gier. I uwaga, widzowie. To są wszystkie gry, które otrzymałem, ale to nie wszystko, bo zostałem jedną jeszcze rzecz. Jak zobaczyłem to, to przetarłem oczy, bo mówię, niesamowite to będzie. Wiecie, że ostatnio mieliśmy do czynienia właśnie, bo ja z Commodorą i tak dalej. Wiecie, co to jest? Jest to symulator... Znaczy symulator, jest to kontroler na USB podpinany do kompa z płytą z klasykami z Commodore C64. Proszę bardzo. Tak wygląda joystick. Nie da się go niestety podpiąć do prawdziwego Commodore, którego ostatnio żeśmy odpalali, bo on jest na USB, ale w środku są tutaj największe klasyki. Best of C64 Classics. I to mogę tutaj normalnie podpiąć do tego kompa. Nawet teraz, nie? Żeby to sprawdzić, czy to działa. Oczywiście nie będzie to samo doznanie, co gralibyśmy na Commodorce, ale jestem bardzo ciekaw temu właśnie, ten zestaw tutaj. Jakie są gry, moi drodzy? USB controller. 99 gier, game list. Tutaj jest lista gier. W jaki sposób to się będzie u nas odpalać na komputerze? To nie wiem, zaraz przejrzymy to. Czy to się odpali w jakiejś formie emulatora? Bardzo ciekaw jestem. Aha. A propos, moi drodzy, Competition Pro, USB Joystick plus Game Collection, PC Gaming, moi drodzy. To jest PC Gaming od Speedlinka. Speedlink robił takie rzeczy? Nie wiedziałem. Ale zobaczymy. Zobaczymy. USB Connector, Original, Micro Switches, Game Collection, Full Version Games. No dobra, moi drodzy, jeśli ogląda to wspaniała osoba Boża, która mi wysłała tą paczkę, chcę podziękować z całego serduszka. Postaram się jak najwięcej z tego zrobić. Nie tylko teraz, że to otworzyłem, ale postaram się Myślę, że na Retro Live'ie głupki z kosmosu muszą być odpalone gdzieś w niedzielę, bo to myślę, że może być śmieszna gra. Niektórzy nie wiem, czy grali w to, bo ja w tego nie grałem, ale ja widziałem kiedyś filmik, jak mniej więcej wygląda. Prince of Persia. Ja w te trójwymiarowe Prince of Persia nie grałem żadnego nigdy, więc no myślę, że jednego z trzech, który jest najlepszy, możecie napisać. No i Toon Carsy, o nich to można materiał całkowicie zrobić osobny. To na PS2 to wiadomo. Heroesy. Heroesy tutaj z tych wszystkich gier ja nie czuję żadnej nostalgii ani do tego jakiegoś pociągu, bo ja nigdy w te Heroesy tak nie grałem. Ja dopiero pierwszy raz w Heroesy kilka lat temu zagrałem i to na live'ie i chciałem sprawdzić, co to w ogóle jest. I znaczy tak, jak kumple grali w szkole w Heroesy, to ja grałem w Warcrafta wtedy i w WoWa. Oni walili w Heroesy. Więc jakoś tak żeśmy innymi rzeczami się interesowali. Jak oni grali w Tibię, to ja grałem w Ultimate Online, nie? Jak oni grali w Lineage'a, nie w Lineage'a, przepraszam, w Silk Road, bo tak to się nazywało MMO, to ja grałem w Call of Duty 2 na przykład, nie? Więc nie wszyscy grali w to samo wtedy, ale dużo grało w to samo. Dobra, pozdrawiam Bonkol Live.